I to tak właśnie wygląda takie święcone miejsce. Na Ślęży zrobiono to samo, na Wielkiej Sowie zrobiono to samo, na Chełmcu i na każdej górze, na której byłem, która uznana jest powszechnie za górę pogańską, która ma jakieś tam legendy związane z pogaństwem, okultyzmem, satanizmem, zawsze Kościół katolicki stawia takie miejsca. To jest tak fajne takie zdanie napisane, że gdy kult świętej góry powróci, miasto się nawróci, tylko że ta góra była pogańska. No, znaczy nie tyle pogańska, w sensie, że to Słowianie byli, bo prawdopodobnie to należało do German albo do jakichś tam innych plemion jeszcze niż germańskie. Także w każdym bądź razie historia góry, świętej góry, jest dużo, dużo starsza niż nam to się wciska. I właśnie w takich miejscach, jeżeli ktoś tu przychodzi po odnowę duchową, jeżeli ktoś korzysta z takich kapliczek, ja tutaj nie szydzę, nie walę szydery teraz jakichś tam wyznawców, każdy bierze sobie w to, co chce, tylko w momencie, kiedy jest miejsce pogańskie, później innokulturowcy przychodzą i narzucają tutaj swoje obyczaje, narzucają swoją kulturę, swoją wiarę, a zostawiając mit, kult, no to się wszystko ze sobą żre. Jak możemy tu mówić o jakimś miejscu świętym, skoro to jest miejsce święte uważane przez różnych wyznawców, różnych wyznań? Szczególnie tu przyjeżdżają grupy ze Szwecji i odprawiają tu naprawdę ciężki, ciężki satanizm na tej górze. O tym się nie mówi, o tym po prostu się nie pisze, o tym się nie wspomina. Postawiono po prostu krzyżek, zrobiono święconą kapliczkę i nie ma problemu. Ale słuchajcie, to samo się dzieje na Ślęży. Byłem ostatnio, widziałem na Ślęży, co się odprawia, co się wyprawia. Cały czas jestem w Sudetach, cały czas jestem w Górach Sowi. Byliśmy ostatnio w Górach Kaczarskich. Byłem niedawno w Kowarach, niedaleko Strzelińca, tam gdzie jest ten kamienny stół ofiarny. W sensie we wszystkich tych miejscach odbywają się jakieś obrzędy i tego nie robią katolicy. Także w dzisiejszych czasach ludzie stracili, jakby można powiedzieć, jednego Boga, wgląd w jednego Boga. Rośnie masa różnych bożków i wracają stare wiary i kultury. Jeżeli weźmiecie sobie przepowiednię Nostradamusa, tak się po prostu stanie. Dzień dniów będzie taki, kiedy wszystkie wiary upadną. Tylko kiedy ten dzień dniów nastąpi? Czy to właśnie nie jest wielkie otwarcie wrót? Dlaczego Niemcy tak bardzo interesowali się tymi wszystkimi miejscami? I ktoś powie, że to nie ma powiązania ze sobą. Właśnie, że to ma duże powiązanie ze sobą. Święta Góra, Góra Świętej Anny, Ślęża, Wielka Sowa, Chełmiec. Słuchajcie, masa, masa tych miejsc dokładnie w ten sposób jest przejęta przez Kościół katolicki. I na wszystkich tych miejscach Niemcy, czyli Anny Nerwę, prowadziło swoje prace. Także to daje troszeczkę do myślenia, nie rozszerzę Rizę aż tutaj do Gdyni, ale w każdym bądź razie te same organizacje działały we wszystkich tych miejscach. Słuchajcie, Gdynia, Lebensborn, Głuszyca, Lebensborn. Wielka Sowa, okultyzm, mistycyzm, do tego Góra Helmuta. Gdynia, mamy taką samą górę. Praktycznie, słuchajcie, każde miejsce skażone, nie wiem, pogaństwem, jest na celowniku Niemców od 1939 roku, kiedy wchodzą do Polski. Do tego dochodzą różne zakony, do tego dochodzi Częstochowa, do tego dochodzi Tyniec. To są historie, które naprawdę, naprawdę należy poznać, bo to jest wszystko związane właśnie z historią II wojny światowej, a teraz powstaje analogia tego, co było w 1939-1940 roku, mamy dzisiaj tego odpowiednio. Upadek obyczajów, upadek kulturowości, upadek przede wszystkim wiary. W jednej z przepowiedni jest, że nastąpi wielki, wielki przewrót, kiedy będzie trzech papieży katolickich. Nie wiem, czy to prawda, bo nie śledzę telewizji. Ktoś ostatnio rzucił hasło, że papież Franciszek chce w przyszłym roku abdykować. Idzie na emeryturę. I co, wtedy trzeci papież będzie? No to jest po prostu jakieś kuriozum. No to jest dla mnie po prostu niepojęte. Ewentualnie mogą się wtedy sprawdzić słowa w Trójcy Jedyny Prawdziwy, prawda? Także w zależności, jaką metkę wtedy przypniemy. Także to jest wszystko historia, którą należy poznawać. Trzeba po prostu sięgać do tego wszystkiego, nie tylko suche fakty, nie tylko dane przekazane przez kogoś, ale właśnie podróżowanie, zdobywanie wiedzy w różnych miejscach. Poznawanie różnych wiar. Jeżeli ktoś chce poznać okultyzm SS, to nie na zasadzie, że przywdziewa jego mundur, lata po rekonstrukcjach i krzyczy z ich haj. Bo nie na tym to polega. Trzeba poznać kulturę, trzeba poznać obyczaje, trzeba poznać regulamin danego jakiegoś zagonu i do tego religię, którą starał się Heinrich Himmler narzucić swoim rycerzom. Nie po to tworzył Wawelsbergi, żeby w tych Wawelsbergach mieszkali jacyś pospolicy siepacze typu Ukraińcy, Litwini, Łotysze. On chciał stworzyć elitę. I ta elita właśnie w takich miejscach przebywała i ta elita miała czerpać swoją wiedzę i siłę właśnie z takich miejsc.